Gdy tylko Walter zamknął drzwi, natychmiast przestaliśmy palić i nawet zalaliśmy wodą to, co było w piecu. Do pieca kaflowego w pracowni wsadziliśmy wpierw zamoczony papier fotograficzny i fotografię, a następnie masę zdjęć oraz negatywów. Wtłoczone do pieca duże ilości materiałów zatkały odpływ dymu. Kiedy zapaliliśmy w piecu, byliśmy przekonani, że spłonie tylko część zdjęć i klisz tuż przy drzwiczkach piecowych, a potem z braku powietrza w piecu ogień wygaśnie. Gdy tylko umilkły kroki Waltera, wyciągnęliśmy z pieca nieco nadpalone materiały i staraliśmy się je jakoś zabezpieczyć, by nikt ich nie zniszczył, nie rozkradł. Wiedzieliśmy, że jeśli Walter wróci, to nas zastrzeli. Niemcy w takich przypadkach się nie zastanawiali. Skombinowaliśmy dwie czy trzy porządne deski i zabiliśmy nimi drzwi. Nikt już nie mógł wejść do tego pomieszczenia. 40 tysięcy fotografii identyfikacyjnych, ocalonych dzięki pomysłowości Brassego i Jureczka, było jedynymi fotografiami odnalezionymi w momencie wyzwolenia obozu.